Jak będzie wyglądała Pana zdaniem ta motywacja i jak powinna wyglądać przed niedzielnym spotkaniem? Wszystko na jedną kartę. Sky is the limit. Trochę YOLO, czyli you only live once. Może to jest, słuchajcie, jedyna okazja, żeby zagrać z mistrzem świata i to jeszcze na takim turnieju, który ogląda połowa ludzkości. Więc panowie, wszystko na jedną kartę. Po prostu ciśniemy na bramę. Oczywiście tu mówię pod kątem nie taktyki, bo ja się na taktyce zupełnie nie znam, ale pod kątem psychologii. Chcemy się pokazać. I nawet jeśli to jest nasz ostatni mecz, to jest całkiem prawdopodobny scenariusz, to zagrajmy go tak, żebyśmy wyjechali z uśmiechami na twarzy. I motywacyjnie pewnie taki rys będzie dominował w szatni. Technicznie i taktycznie to tutaj się nie wypowiadam, bo nie czuję się kompetentny. Natomiast motywacyjnie wszystko na jedną kartę, ciśniemy do przodu. Technicznie i taktycznie, panie Jakubie, na pewno to będzie trudniejsze spotkanie, bo to, ośmielę się stwierdzić, poza Brazylią najtrudniejszy rywal, na jakiego mogliśmy wpaść. Ale czy łatwiej się motywuje na mistrza świata, na obrońców tytułu? Czy może to wykrzesać jakieś dodatkowe pokłady z polskich zawodników? Tak, myślę, że może. Myślę, że może, bo też gdzieś z tyłu głowy jest taka nadzieja. Zawsze u sportowca jest nadzieja, nawet jak on sobie zdaje sprawę z miejsca w tabeli, że gdybyśmy, przepraszam za kolokwializm, wklepali mistrzom świata, no to to na pewno będzie już komentowane szeroko od San Francisco do Pekinu. Więc no ta nadzieja, jeśli ona się odpowiednio też spotka z tym, że parę pierwszych minut piłkarz będzie czuł, że ma siłę w nogach, że nieźle mu się ta piłka trzyma tej nogi, że kilka ciekawych zagrań już rozegraliśmy i że Wojtek Szczęsny oczywiście już nas uratował ze 3 razy w tych pierwszych minutach, no to ta nadzieja plus dobry początek meczu może doprowadzić do takiego magicznego zjawiska, które my w psychologii nazywamy synergią. Że nagle wszystko zaczyna funkcjonować tak, że my przecieramy oczy ze zdumienia, brakuje komentatorom języka w gębie, mówiąc znowu kolokwialnie, i nasi piłkarze robią jakieś cuda, aczkolwiek no wiele się musi złożyć, oczywiście bardzo wiele rzeczy musi się złożyć, żebyśmy w tym meczu no, stanowili przynajmniej dobrego rywala dla mistrzów świata. Bardzo dziękuję. Były trener mentalny Roberta Lewandowskiego, Jakub Bączek był moim Państwa gościem. Wszystkiego dobrego. Panie prezesie, pan zna filozofię YOLO? Teraz się dowiedziałem. Bardzo ciekawe wypowiedzi pana psychologa. Sam sobie je wezmę do serca. Only live once, czyli tylko raz się żyje. Tylko raz się żyje. A ja wyznaję zasadę carpe diem. Cieszę dniem, tak. Ładnie, bo nie z angielskiego, tylko z łaciny. Ładnie, takie ładniej brzmi. Natomiast po tej wypowiedzi mi się przypomniały, że to młodzież, ale ja pamiętam, 74 rok Mistrzostwa Świata. Wychodzimy z grupy, ale w stylu kapitalnym, tak? Argentyna, Włochy ograne. I co mówi pan Kazimierz Górski? A z czego wy się cieszycie? My tylko wyszliśmy z grupy. Weszliśmy na salony. I jak na tych salonach wypadniemy, tak nas będą postrzegali. Natomiast i to jest świetne. No i wyszliśmy w tej chwili z grupy, no w stylu takim sobie, ale wyszliśmy. No więc jesteśmy na salonach i teraz postrzeganie polskiej piłki na długi czas będzie zależało od tego, jak nam pójdzie w niedzielę z tą Francją. Nie mówię tylko o wyniku, mówię w ogóle o wszystkim. Pokażmy, że nie jesteśmy takimi ogórkami, jak o nas piszą i mówią w wielu krajach na świecie niestety teraz. Łukasz, pewnie o samym meczu z Francją sobie będziemy jeszcze rozmawiać, bo kolejne programy przed nami, ale ten mental, to o czym przed chwilą rozmawialiśmy, jak to będzie według ciebie budowane teraz przez Czesława Michniewicza w tych kolejnych dniach? Na nich, czy po prostu spokojnie? Nie będziemy na nich, bo znamy trenera naszego. Mental, no na pewno zrobiliśmy, wyszliśmy z grupy, jest to sukces, tak? Paręnaście lat tego nie zrobiliśmy, więc na pewno trener Michniewicz może odhaczyć. No i myślę, że tym wczorajszym spotkaniem i wyjściem z grupy przedłużył sobie kontrakt z naszą reprezentacją. Myślę, że pewnie dojdziemy do tego, no ale to tak powinno wyglądać. Pewnie niektórzy mogą się cieszyć, niektórzy zaczną płakać i na Twitterze wylewać jad, ale tak to powinno wyglądać. Ja się zastanawiam tutaj, jak prezes mówił i wygłaszał swoje orędzie, jak trener Didier Deschamps ułoży analizę rywala, czyli nas Polaków. Jak on w ogóle to przedstawi, jak my gramy? Bo ja, będąc rywal, tak, trenerem naszym przeciwko Polakom, nie wiedziałbym, co powiedzieć moim zawodnikom. Nie wiem, jak my gramy, nie wiem, na co nas stać w ofensywie. Naprawdę, to jest ciężkie, bo my meczem z Chile... Ten plik dla obrońców francuskich będzie bardzo krótki. Czyli wczoraj zasłona dymna. Tak, no. To już, ale panie Michale, to już my mówimy o zasłonie dymnej przeciwko Chile, tak? Później był Meksyk, że Meksykanie nie wiedzą, jak gramy. Arabia Saudyjska, Argentyna i teraz naprawdę, ja myślę, że Francuzi są w szoku, bo nie wiedzą, jak my zagramy. Czyli najbardziej tajemnicza drużyna mundialu? Polska.